mogę. A no dajcie, bo idź, jedzie telefon. Pana Tomasza Dzikota, podsekretarza stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pana Łukasza Kudlickiego, dyrektora gabinetu politycznego ministra Mariusza Błaszczaka. Pana Waldemara Puławskiego, zastępcę prokuratora generalnego do spraw wojskowości. Księży nie widzę, to jak przyjdą, to ich przywitam. Chciałbym serdecznie przywitać pana posła Piotra Uścińskiego. Pana Kazimierza Rakowskiego, starostę powiatu wołomińskiego. Pana Daniela Głowacza, dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. Pana Leszka Czaplickiego, pierwszego zastępcę komendanta powiatowego w Wołominie. Pana Krzysztofa Szczudło, zastępcę komendanta komisariatu policji w Radzyminie. Panią Marzenę Małek witałem, ale ona już niestety musiała odjechać, bo sprawy służbowe ją zatrzymały, ale myślę, że pani Marzena Małek jest dobrym duchem w każdej naszej uroczystości, więc można przywitać brawami. Serdecznie witam radnych powiatu wołomińskiego, pana Leszka Czarzastego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie. Pana burmistrza nie ma. Pana Jacka Kryszczuka, dyrektora Departamentu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej. Pana Roberta Makowskiego, zastępcę burmistrza miasta i gminy Wołomin. Pana Jarosława Rosłona, dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Pana Edwarda Trojanowskiego, prezesa lokalnej grupy działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Serdecznie witam wójta gminy Jadów, Dariusza Kokoszkę, bo dostałem informację, że przybył. Witam pana Jacka Pytrenika, komendanta powiatowego PSP w Wołominie. Panią Małgorzatę Głębicką, prezesa Fundacji PKO Banku Polskiego, przedstawiciel darczyńcy. Zastępcę wójta Dąbrówki, pana Zenona Zadróżnego. Rady Gminy Dąbrówka na czele z przewodniczącym Rady Gminy Marcinem Kaczmarczykiem. Gorąco witam państwa sołtysów. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji oświatowych.
pana Kamila Bieleckiego, komendanta gminnego, prezesów i członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Dąbrówka. Witam serdecznie przedstawicieli współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia. Pana Artura Wolskiego i Tomasza Rejfa, przedstawicieli zarządu Fundacji Skrzydła Chwały. Witam gorąco pana Dariusza Senatora, prezesa Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego imienia 7 Pułku Legionów, Lancierów, przepraszam, Nadwiślańskich. Gorąco witam pana Wojciecha Urmanowskiego, właściciela skansenu, pracowników Biura Historii i Tradycji Policji oraz rekonstruktorów. Chciałbym również przywitać przedstawicieli TVP3, Warszawa, TVP Historia, Radia i Prasy Lokalnej, patronów medialnych wydarzenia, mieszkańców i przybyłych gości. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Urzędów, wojska, mieszkańców cywilnych. Polska piechota wycofuje się w kierunku linii Wisły, co w tej chwili widzimy. Mieszkańcy wsi, nie wiedząc, co się dzieje, są przyuczeni na wypadek, gdyby w miejscowości pojawiły się jednostki bolszewickie. Rozkaz dzienny numer 1. Żołnierze Armii Ochotniczej, na rozkaz rządu polskiego z dniem dzisiejszym objąłem Inspektorat Generalny Armii Ochotniczej. Witajcie w szeregach dla walki w obronie wolności. Wy, najgoręcej miłujący ojczyznę, idziecie za przykładem społeczeństwa lwowskiego z 1918 roku, które swym życiem ofiarnym odparło wroga i zamknęło mu wrota do Polski. Dziś zagrożona wolność nasza. Na progu bronić będziemy wejścia. Żołnierz czynnej Armii Rzeczypospolitej bohatersko walczy za cenę krwi swej przelanej, dając ojczyźnie możność organizacji państwowej, a obywatelom bezpieczeństwo i spokój. Jesteście dla obrony ziem polskich, dla obrony życia i mienia obywateli, dla obrony wolności i najświętszych ideałów Polski przed zalewem barbarzyństwa i nieubłaganej zemsty nad naszą ojczyzną. A zatem jako powstańcy 63 roku, którzy z nami stają w szeregach, nosić będziecie zaszczytną kokardę powstańczą. Każdy ochotnik formalnie zaciągnięty w szeregi Armii Ochotniczej otrzyma czerwono-białą kokardę ze stemplem generalnego lub okręgowego inspektora na odwrotnej stronie. Kokarda ta winna być noszona na furażerce pod orłem oraz na bluzie na klapie lewej górnej kieszeni przy równoczesnym posiadaniu legitymacji zaciągowej. Organizacje Czerwonego i Białego Krzyża podjęły się już dostarczenia furażerek i kokard. Hasło ochotnika: w bój, odzew na zwycięstwo. Tak się pozdrawiać będziemy. Bóg z wami. Rozkaz numer 71. Bitwa dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i udaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość ojczyzny i byt narodu, albo ciężka niedola i nowe jarzmo czeka nas wszystkich bez wyjątku. Pomni tradycji rycerskich polskich stanęli dziś wszyscy chłopi, robotnicy i cała inteligencja. Do walki tej stolicy nie damy. Polskę od nich oswobodzimy i zgotujemy tej czerwonej hordzie takie przyjęcie, żeby nic z niej nie zostało. Niech wszyscy wiedzą, że zwyciężyć musimy. Odczytać przed frontem wszystkich oddziałów szef sztabu generalnego Rozwadowski. Szanowni państwo, w kierunku miejscowości zbliża się oddział bolszewickiej piechoty. Co to scharakteryzuje bolszewików, to na równi z oddziałem piechoty, z karabinami, z bagnetami założonymi na karabiny, agitatorzy, którzy wkraczali do wiosek i wśród robotników, folwarszy, wśród najbiedniejszych chłopów, szukali nowego ładu społecznego.
Szanowni Państwo, jeżeli przyjrzymy się, bolszewickie wojska, które umundurowane były różnorodnie, ale z rzeczą charakterystyczną i na sztandarach, ale zarówno na czapkach, w spiczastych czapach charakterystyczna czerwona gwiazda, gwiazda bolszewickiej Rosji, radzieckiej Rosji, gwiazda rewolucji, która miała zdać się wobec postanowień Lenina i Komitetu na całą Europę. Miała dotknąć również Polskę opartą na tradycjach kultury zachodniej Europy, tradycjach kultury chrześcijańskiej. Bolszewicy w zajmowanych miejscowościach pozwalali najbiedniejszym chłopom na rabunek. Pozwalali wśród robotników folwarcznych, często tych najbardziej zdemoralizowanych, którym powierzano zadania kierowania miejscowymi zalążkami przyszłej partii robotniczej, pozwalano na rabunek. Wszystko według bolszewików było mieniem ogółu, a fabryki, urzędy, pałace miały leżeć w rękach polskich panów, których kres panowania miał wraz z nadejściem Rosji bolszewickiej i rewolucji bolszewickiej nastąpić. Wśród chłopów starano się za wszelką cenę rehabilitować ochotników do armii bolszewickiej, ale tu na Mazowszu, na północno-wschodnim, na Mazowszu, na przeprożu północnego wschodniego Mazowsza spotykano się ze sporym oporem. Niepowodzenia na froncie północnym doprowadziły do utraty Wilna i Grodna. Wcześniej armią bolszewickim Tuchaczewskiego udało się sforsować Niemen, przekroczyć linię Białego Stoku, Bugu, stale poruszając się w kierunku Warszawy. 6 sierpnia 1920 roku strona polska przystąpiła do realizacji rozkazu przegrupowania. Bolszewicy zajęli się rabunkiem mienia mieszkańców. Zbliżają się do symbolu, który każdy Polak nosił głęboko w sercu. Krzyże i kapliczki, które były ostrzeliwane do krucyfiksów, do Chrystusa na krzyżach, bardzo często otwierano ogień. Krzyże, które były wyłamowane czasami końmi, rwane, jeżeli nie byli w stanie bolszewicy sami ich zerwać. Symbole polskości, które były w każdym sercu wsi, na każdych roztajnych drogach, tam gdzie zaczynała się próg, gdzie zaczynał się sakrum każdej miejscowości. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęsknął i panie. Do kraju tego, gdzie... Po drugiej stronie Bugu w tym czasie skoncentrowane były kolejne jednostki sowieckie, które atakowały w kierunku na Zegrze. Jednostki te widzimy po drugiej stronie Bugu, gdzie zajęły stanowiska ciężkie karabiny maszynowe, gdzie widzimy też między innymi baterie dział. Piechota przeprawia się. Bolszewicki patrol, który przewiózł rozkaz zmiany kierunku natarcia, stacjonuje tymczasem w samym Kuligowie.